Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam do oglądania ze mną nowych książek. Książek, które niedawno do mnie przybyły. W większości to rzeczywiście są nowości książkowe, premiery z ostatnich tygodni, bądź też książki, które dopiero będą miały premierę niedługo. Dzisiaj przyszła do mnie rzecz wspaniała i cudowna, rzecz, którą bardzo się cieszę. Jeszcze nie zdążyłam obejrzeć tej książki dokładnie, troszkę tylko przekartkowałam, ale pomyślałam, że od razu Wam pokażę, ponieważ jest super. To Encyklopedia Britannica z infografikami. Zobaczcie, przepięknie wydana, duży format, twarda okładka, ale to, co jest w środku, to jest dopiero szał. Pokażę Wam kilka przykładowych stron. Mamy tutaj kilka działów. Pierwszy to jest kosmos. Następnie, jeszcze dalej kosmos mamy. Następnie kolejne działy są związane z życiem na Ziemi. Proszę. Mamy także gdzieś dalej ciało człowieka. O, na przykład ludzkie rzęsy. Samoloty na niebie, czyli technika. No i jest to naprawdę wspaniałe. Myślę, że też dane są dość aktualne, że to nie są dane sprzed wielu lat. Graficznie wygląda to wspaniale. I myślę, że nie tylko ja to przeczytam z wielką przyjemnością, ale przede wszystkim dzieci, do których ta książka jest adresowana. No bo jak się domyślacie, adresatem takiej książki nie jest osoba w moim wieku, aczkolwiek osoby w moim wieku zawsze cieszą tak pięknie wydane encyklopedie, czy słowniki, czy inne leksykony, którymi mogę się cieszyć, ale dla dzieci wspaniały prezent. Każde dziecko na pewno z niego skorzysta nieraz. Teraz mam całą pulę różnych kryminałów i po kolei będziemy je sobie przeglądać. Pierwszy z nich to W gąszczu kłamstw, Kate Alice Marshall, tak wygląda. Jest to kryminał, który dopiero co się ukazał w wydawnictwie Czwarta Strona. Opowiada o dziewczynach, które kiedy były nastolatkami, fascynowały się magią, czarami, przechadzały się po lesie i podczas jednej z takich przechadzek jedna z tych dziewczyn, jedna z przyjaciółek została przez kogoś zaatakowana, przeżyła, chociaż zarobiła wiele razy nożem i zidentyfikowała sprawcę. Ta osoba siedziała w więzieniu. Ale po latach, po jakichś tutaj 20 latach, jej przyjaciółki odkrywają pewną tajemnicę, która wszystko zmieni, która zmieni całkowicie jej myślenie o tamtym feralnym dniu. W gąszczu kłamstw. Myślę, że może być ciekawa. Literatura czeska, kryminał czeski. Ponownie Michał Sykora, którego już kiedyś Wam pokazywałam, opowiadałam też o jednym z jego kryminałów. Tym razem mamy 5 martwych psów. I ta książka opowiada o Ołomuńcu, gdzie z miejscowego zoo ktoś ukradł 3 niedźwiedzie. Jednocześnie w pobliskiej miejscowości policjantka prowadzi śledztwo w sprawie 5 martwych zakopanych w lesie psów. I w tym momencie zaczyna nam się tutaj układać jakiś wzór. 2 przestępstwa, w których zamieszane są zwierzęta na tak niewielkim terenie. O co tutaj chodzi? Nie wiem, bo jeszcze nie przeczytałam. Dopiero niedawno przyniosłam tę książkę z targów książki. Ale z tego, co słyszałam, jest to dość nietypowy kryminał. Kryminał, w którym właśnie te zwierzęta odgrywają dość dużą rolę. Także polecam, jeśli jeszcze nie znacie, polecam też poprzednie książki tego autora. Jeżeli znajdę ich tytuły tutaj, to Wam podam, a jeżeli nie, to trudno, sprawdzicie sobie sami w internecie. I Źródła Wełtawy to jest właśnie książka, która miała premierę chyba kilka miesięcy temu, ale ja ją także przyniosłam sobie z targów. Napisała ją Petra Klabuchowa i to jest książka, która opowiada o bardzo nietypowej sprawie.
W małej miejscowości zostają znalezione zwłoki nastoletniej dziewczyny, która ubrana jest w taki strój jakby z obozu koncentracyjnego, ale sprawa dzieje się współcześnie. I kiedy miejscowi policjanci zaczynają badać tę sprawę, okazuje się, że w okolicy działał taki bardzo duży obóz jeniecki. I ta sprawa z przeszłości, ta historyczna sprawa, jest bardzo mocno związana z tym, co dzieje się współcześnie. Myślę, że również będzie to bardzo dobra pozycja. W zasadzie już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę czytać te kryminały. I mam jeszcze jeden, który już czytam i właśnie kończę, ale nie będę Wam za dużo zdradzała, żeby Wam nie niszczyć przyjemności. Biuro do spraw tajemnych Erika Fousier. To jest książka, która dzieje się w XIX wieku w Paryżu. Sprawdziłam jeszcze, tak, rzeczywiście jest to XIX wiek, to rok 1830. Mamy tutaj bardzo zmyślnego, bardzo inteligentnego, młodego śledczego, który prowadzi sprawę dziwnego samobójstwa, które na oczach własnej matki popełnił młody chłopak, rzucając się z okna. Rodziców trochę dręczy ta sprawa, nie wiedzą, dlaczego on to zrobił i właśnie próbują za sprawą tego śledczego dowiedzieć się, co tego chłopaka skłoniło do takiego desperackiego czynu. To sprawa, która prowadzi tego śledczego w ciemne zaułki Paryża, która sprawia, że ma do czynienia z bardzo nieprzyjemnymi osobnikami. Świetna, wartka akcja, bardzo dynamiczna. Jednocześnie mamy czas, żeby zapałać sympatią do tego głównego bohatera. I powiem Wam szczerze, że jeszcze tej książki nie skończyłam, zostało mi pewnie jakaś 1/3, ale już myślę sobie, że chciałabym czytać kolejne tomy. Także bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie takie historyczne powieści kryminalne. Jeszcze podam Wam tutaj taki jeden smaczek. Jednym z takich pobocznych bohaterów jest Widok, czyli ten, który był wcześniej złodziejem za młodu, a skończył jako szef policji, jako założyciel policji kryminalnej, a także znany jest jako pierwszy w ogóle w historii detektyw. To postać historyczna, o której możecie sobie oczywiście poczytać w Wikipedii na przykład, jest pobocznym bohaterem tej książki. Także myślę, że warto po nią sięgnąć. Mnie się bardzo podoba. Jeszcze dwa kryminały. Musiałam tutaj poprzekładać, ale już mam. Kryminały, które mają pięknie zdobione brzegi. Wiem, że teraz jest moda na takie brzegi i to jedne z pierwszych książek tak ozdobionych, jakie mam w swojej kolekcji. Kiedyś miałam jakąś jedną z czarnymi brzegami. To był jakiś taki science fiction. Ale tutaj mamy Donnę Leon. I prawdopodobnie Śmierć w La Fenice wszyscy już znacie, jeżeli lubicie kryminały Donny Leon. Ta amerykańska pisarka, która napisała mnóstwo tych kryminałów z komisarzem Brunettim, komisarzem, który działa w Wenecji. I właśnie wydawnictwo Noir Cyr Blanc wznowiło nam pierwszą część w nowej szacie graficznej z kolorowymi brzegami, a przy okazji równocześnie wydało część 30, która nazywa się Ulotne pragnienia, również w takiej samej szacie graficznej i też barwione brzegi, żeby zasygnalizować, że teraz w takim formacie będzie wznawiało kolejne części tego cyklu. A więc jeżeli jeszcze nie macie Śmierci w La Fenice, Donny Leon, to może warto pomyśleć, czy nie zacząć zbierać w takim ładnym wydaniu. Następna książka to też kryminał, ale kryminał, który wydarzył się naprawdę. Być jak Caravaggio, życie i oszustwa genialnego fałszerza. Toniego Tetro. Toni Tetro zyskał sławę, a raczej może nie sławę, kiedy okazało się, że wiele z obrazów, które znajdowały się w kolekcji księcia Karola, teraz króla Karola, nie pochodziło z warsztatów znanych starych mistrzów, lecz zostały namalowane współcześnie przez właśnie tego genialnego
fałszerza dzieł sztuki. Tony Tetreault napisał książkę, która opowiada właśnie o świecie sztuki, o tym, jaki on jest bardzo skorumpowany, jaki wcale nie jest piękny, jaki jest brzydki i jak wiele bardzo złych rzeczy dzieje się w tej branży. Wie o tym, ponieważ siedzi w tym od dawna i od dawna też robił bardzo brzydkie rzeczy. Teraz podejrzewam, że wyszedł na drogę prawa i stara się walczyć z tym, co wcześniej sam czynił. Także jeżeli lubicie taką tematykę, to zobaczcie, bardzo ładnie wydana książka, nowiutka na rynku i podejrzewam, że niezwykle ciekawa. Czy ktoś tu jest normalny? Kolejna książka z serii Zrozum wydawnictwa Poznańskiego opowiada o tym, co jest normalne, co jest normą. Ludzie dopiero od niedawna, dopiero w XX wieku tak naprawdę zaczęli się zastanawiać nad tym, co jest normalne. Czy ja jestem normalna, czy moje ciało jest normalne, czy moje przyzwyczajenia są normalne. Ludzie zaczęli się do siebie porównywać i zastanawiać się nad tym, co jest normą, a co poza tę normę wykracza. I to jest właśnie książka, która opowiada o normalności, jak ją definiować, w jaki sposób definiowano normalność w przeszłości. Myślę, że jeżeli ktoś lubi książki popularno-naukowe, to nie zawiedzie się tą. I mam tu jeszcze dwie książki o Irlandii. Pierwsza z nich jest powieścią. Nazywa się Kolonia. Pięknie wydana. Audrey Magee. I opowiada o niewielkiej irlandzkiej wyspie, na którą przybywają pod koniec lat 70. dwaj mężczyźni. Anglik, który jest malarzem, oraz Francuz, który jest językoznawcą i bada dialekt mieszkańców. Irlandczycy są zaintrygowani tymi mężczyznami, ponieważ jest to niewielka społeczność i wiadomo, że każdy, kto jest obcy, rzuca się od razu w oczy, a już zwłaszcza tacy ekscentrycy, którzy zajmują się rzeczami, które nie są typowe dla mieszkańców tych osad. Jednocześnie trwa wojna pomiędzy Irlandią a Anglią, więc sprawa ma także też tutaj drugie dno. Podobno pięknie napisana, taka bardzo malownicza książka, którą cudownie się czyta. Książka, o której już widziałam, że niektórzy recenzenci pisali, że to jedna z najpiękniejszych, jakie przeczytali w tym roku i już pretenduje do książki 2024. No to bardzo podbija moją ciekawość i na pewno ją wkrótce przeczytam. I ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to Dzikie miejsca Roberta McFarlane'a. Książki tego pisarza, tego podróżnika, człowieka, który jest bardzo wrażliwy na naturę, były już wcześniej wydawane przez Poznańskie, wydawnictwo Poznańskie. Ta jest chyba czwartą książką. Ja aktualnie właśnie czytam jego opowieść o górach, więc Dzikie miejsca bardzo mi się tutaj wpisuje w to, co teraz mam w czytaniu. I to jest właśnie opowieść o Irlandii. Autor zadaje sobie na początku pytanie, czy w Irlandii w ogóle są jeszcze jakieś dzikie miejsca. Czy są jakieś miejsca, które nie zostały zbrukane cywilizacją, których człowiek nie zniszczył. I okazuje się, że wystarczy się dobrze rozejrzeć, a takie miejsca się znajdą. W tej książce widziałam, są pojedyncze fotografie jako ilustracje przed każdym rozdziałem, ale nie jest to nic specjalnego, to są takie czarno-białe zdjęcia. Szkoda, że nie ma kolorowych fotografii, ale nie wiem, prawdopodobnie w wydaniu oryginalnym ich nie było. Tak więc Robert McFarlane pisze o Irlandii. Jest to książka podróżnicza, może trochę z elementami reportażu. Mam nadzieję, że spodobały Wam się książki, które wybrałam do tego odcinka Otwieranek. Jeżeli tak, powiedzcie, czy na którąś ewentualnie byście się skusili. I pamiętajcie także, że możecie zasubskrybować mój kanał, możecie zostawić komentarz, możecie także włączyć sobie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia, ilekroć pojawia się nowy film. A przypominam, że staram się, aby filmy pojawiały się w każdy wtorek o godzinie 18. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.